W zeszłym roku rząd wypowiedział wojnę nietrzeźwym kierowcom i piratom drogowym, jej głównym założeniem było zaostrzenie kar dla łamiących przepisy drogowe celem ogólnej poprawy bezpieczeństwa na drogach. Eksperci rankomatu przeanalizowali dane policyjne z pierwszego kwartału 2022 roku, by sprawdzić, czy zmiany w prawie przyniosły oczekiwane efekty. Niestety wynika z nich, że nowy taryfikator, który miał odstraszyć kierowców od łamania przepisów i tym samym zapewnić większe bezpieczeństwo na drogach, nie przyniósł pożądanego skutku. W porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2021 roku ilość wypadków w skali całego kraju wzrosła po zmianie taryfikatora aż o 14,7%. W ich wyniku rannych zostało 12,3% osób więcej. Niestety zmarło też o blisko 6% więcej uczestników ruchu drogowego. W obrębie działania Suwalskiej Komendy Miejskiej Policji ta statystyka wygląda lepiej niż ogólnopolska, ale... Dobrze nie jest. W porównywanych okresach policja odnotowała po pięć wypadków. W 2021 roku na terenie powiatu Subalskiego oraz miasta w groźnych zdarzeniach drogowych rannych zostało sześć osób. Lepiej wypada w tej kategorii rok bieżący. Według policyjnych danych w odnotowanych zdarzeniach ranne zostały cztery osoby. U piątej Obrażenia okazały się niestety śmiertelne. Jeśli chodzi o kierowców siadających za kółkiem po spożyciu alkoholu, możemy mówić już o dramacie. W kraju liczba zatrzymanych na tak tzw. podwójnym gazie była wyższa o 27%. W powiecie suwalskim w pierwszym kwartale 2021 roku zatrzymano 40 kierowców jadących po spożyciu alkoholu. Rok później było ich aż 63. To wzrost o ponad 57% dwa razy większy niż w uśrednionej krajowej statystyce.